Poznaliśmy zwycięzców sobotnich regat żeglarskich organizowanych przez Klub Sportowy Energetyk. Po każdym wyścigu jest zmiana łódki. Każda łódka inaczej pływa, każdy może się wykazać swoimi umiejętnościami na danej łódce. Uczestnicy rywalizowali w 3 klasach: Omega, Laser i Optimist. Jest kilka kategorii, jak tutaj widać, są optymistki, są lasery. Jeżeli chodzi o młodzież i o dzieci, to tutaj może jest łatwiej z dziećmi, z młodzieżą może troszkę trudniej, no, ponieważ no, też mają pewnie inne zajęcia, ale bardzo dużo młodzieży tutaj zostało wyszkolonych przez ten ośrodek, zwłaszcza ośrodek tutaj tu istniejący, KS Energetyk, wcześniej sponsorowany przez Elektrownię Jaworzno 3. Jest to ośrodek, który naprawdę wiele wniósł w żeglarstwo w Jaworznie. KS Energetyk ma już długą tradycję żeglarską. Co roku na Zalewie Sosina odbywają się zawody, a najlepsi zawodnicy są nagradzani pucharami. Największą zaletą jest niezależność i możliwość obcowania z przyrodą. Czyli nie trzeba wykupywać turnusów w biurach turystycznych, nie trzeba kupować biletów, jest się niezależnym, pływa się w zasadzie z miejsca do miejsca, jest frajdą poznawanie ciągle nowych miejsc, nowych portów. Ja sądzę, że nawet jeśli ktoś się liczy sukcesami i bazuje jako sportowy na swoich umiejętnościach, to jak nie ma tego frajdy, to nie ma też sukcesu. Startują zawodnicy w każdym wieku, młodzi i nieco starsi. Ośrodek na Sosinie, jak widać, jest żeglarski, trochę łódek jest na wodzie i kluby tutaj posiadają sprzęt, który jest wykorzystywany. Powiem szczerze, że też wielu tutaj żeglarzy startuje w regatach, nawet ogólnopolskich, także jest to ośrodek żeglarski, trzeba powiedzieć. Sukcesy były? Jakie? No tutaj może drugie miejsce na tych regatach naszych wewnętrznych Tauron Wytwarzanie, a moim takim najważniejszym miejscem do pływania to Mazury i tam mamy regaty oldtimerów. Tam zajmujemy również takie miejsca w granicach 2., 3. i dalej. W sobotnich regatach w klasie Omega zwyciężyła załoga Piotra Szczudło, który jest doświadczonym żeglarzem i odniósł sporo sukcesów w tej dziedzinie. W klasie Laser zwyciężyła załoga Anity Sośnierz, a w klasie Optimist załoga Jakuba Fica. Oprócz regat w innych dniach rozgrywano również zawody w innych konkurencjach. W kręglarstwie klasycznym pierwsze miejsce w kategorii kobiet zajęła Ewa Młotkowska, w kategorii mężczyzn Dariusz Starzycki, a w kategorii młodzieży Paweł Młotkowski. Najlepszym wędkarzem okazał się Zbigniew Chajdaś, a w kategorii rodzinnej zwyciężył Artur Swięs z synem Kacprem. W zawodach w tenisie stołowym wygrał Piotr Uroda. Puchary dla zwycięzców we wszystkich kategoriach zostaną wręczone już w czwartek podczas uroczystych obchodów Dnia Energetyka, które odbędą się w tym roku na Azotanii.